ojciec mu dał, to on poszedł daleko. To daleko wcale nie oznacza tylko miejsca na mapie, że poszedł geograficznie daleko. Nie wiemy, 50, 100 kilometrów, 200 kilometrów, nie. On poszedł daleko od tego, czym żył jego ojciec. On poszedł bardzo daleko od tego wszystkiego, do czego był wychowywany, do czego go ojciec w życiu prowadził, do czego go przekonywał. I najbardziej o tym świadczy ten fragment przypowieści, kiedy słyszymy, że zaczął paść świnie. To znaczy, że poszedł w taki kawałek świata, który był pogański. Dlatego, że Żydzi nie hodowali świń. Uważali świnie za zwierzęta nieczyste. I dlatego tam, gdzie były świnie, tam było pogaństwo. On poszedł daleko, nie w takim sensie, że się trochę umęczył, tylko poszedł tak daleko, żeby być dokładnie gdzie indziej niż jego ojciec. Żeby być w świecie kompletnie przeciwnym. Wiecie, co słyszy bardzo często ksiądz, który spowiada waszych rodziców? Waszych rodziców, trochę starszych od was. Wiecie, co księża najczęściej słyszą? Proszę księdza, nic nie rozumiem z tego, co w życiu wybiera moje dziecko. Najczęściej jest, proszę księdza, nie tak go uczyłam. Albo nie tego dla niego chciałam. A najczęściej to ma taką formę, bo to nie jest pretensja do was. Najczęściej to ma taką formę i to są słowa waszych rodziców. Proszę księdza, gdzie ja zrobiłem błąd? Albo gdzie ja zrobiłam błąd? Że moje dziecko jest tak daleko ode mnie, że jest tak daleko. I to jest druga rzecz, którą chciałbym, żebyście zobaczyli w tym młodym. Kim on naprawdę jest? Nie.